W przyszłym tygodniu mieszkańcy Radomia będą mogli zobaczyć pojazd ratowniczo-gaśniczy, który został zakupiony specjalnie dla potrzeb radomskiego lotniska cywilnego. To ciężki Rosenbauer Panther, jeden z najnowocześniejszych lotniskowych wozów ratowniczo-gaśniczych na świecie. Pantera przejedzie przez miasto i stanie na krótko o godzinie 12 przed Urzędem Wojewódzkim przy ulicy Żeromskiego. Ma długość prawie 12 metrów, szerokość prawie 3,5 metra i wysokość również prawie 3,5 metra. Główny zbiornik pomieści ponad 12 ton wody, zbiornik ze środkiem pianotwórczym 1500 litrów oraz agregat proszkowy ze zbiornikiem na proszek 500 kg. Posiada dwa działka, dachowe o zasięgu 85 metrów przy zwartym strumieniu środka gaśniczego oraz zderzakowe o zasięgu ponad 50 metrów. Wydajne pompy pozwalają na rozdysponowanie 6000 litrów wody i piany w ciągu jednej minuty. Jako jedyny egzemplarz w Polsce radomska Pantera posiada skrętną oś tylną, znacznie zmniejszającą promień skrętu. Pusty pojazd waży 22,5 tony, natomiast wypełniony wodą, środkiem pianotwórczym i proszkiem gaśniczym ma masę ponad 37 ton. Silnik ma moc 710 koni mechanicznych i pojemność 18 litrów.